Uważam, że wiem, dlaczego Bóg pozwala na zło. Pozwala na to, ponieważ pozwala na wolną wolę, a On pozwala na wolną wolę, ponieważ istnieje miłość. Jeśli Bóg jest kochający, jak mógłby pozwolić, aby dzieci umierały na raka? Takie postawienie sprawy zakłada, że Bóg powinien zapobiegać wszelkim chorobom dzieci. Moje pytanie zatem brzmi: dlaczego oczekujesz, że Bóg powinien zapobiegać rakowi u dzieci? I dlaczego tylko u dzieci? Dlaczego nie rakowi u wszystkich? W zasadzie dlaczego ludzie mieliby chorować w ogóle? Dlaczego powinni umierać? Dlaczego po prostu nie pozwolisz im żyć na zawsze? Ten świat nie jest jeszcze niebem. I tak naprawdę to twoje pytanie też zakłada, że rak jest zły i że ludzie są wartościowi. To jest prawdą tylko wtedy, gdy Bóg istnieje. Więc to nie obala twierdzenia o istnieniu Boga, a wręcz odwrotnie. Ponieważ ludzie mają tylko cel i wartość, a nieosiągnięcie tego celu jest złem tylko wtedy, gdy Bóg istnieje. Więc kiedy pytasz, dlaczego Bóg dotyka dzieci chorobami, myślę, że wiem, dlaczego Bóg pozwala na zło. Pozwala na zło, bo pozwala na wolną wolę. A pozwala na wolną wolę, ponieważ istnieje miłość i gdyby Bóg powstrzymywał zło za każdym razem, gdy się pojawi, to nie bylibyśmy wolnymi istotami. Byłby to moralnie trywialny wszechświat w rzeczywistości. Zróbmy eksperyment myślowy. Co by się stało, gdyby nikt nigdy nie zachorował, ani nie mógł umrzeć aż do, powiedzmy, 70 roku życia? Co by się z nami stało, jakbyśmy żyjąc do około 70 roku życia postępowali? Myślę, że bylibyśmy lekkomyślni. Myślę, że w naszej upadłej naturze bylibyśmy jeszcze bardziej niemoralni niż jesteśmy. I myślelibyśmy, że potem, gdy dobiegniemy 70, może uporządkujemy swoje życie. Ale jeśli ten wszechświat jest niebezpieczny od pierwszego dnia i jest w tym obecnym stanie, wtedy myślę, że to faktycznie pomaga nam być trochę bardziej uważnymi na nasze własne zachowanie. I to, jak traktujemy siebie i jak traktujemy innych. Teraz, kiedy dostaniemy się do nieba, nie będziemy mieli grzesznej natury. Więc nie będziemy mieli tego moralnego zagrożenia. Jednak na tym świecie złe rzeczy zdarzają się, bo to jest upadły świat, a jednak Bóg może nawet wyprowadzić z tego dobro.